Zarówno dzieci, te małe, jak i te większe, bo pracujemy również z młodzieżą i często z nimi również spotykam się w szkołach. Okazuje się, że mimo tego, że bardzo dużo wiedzą, bo znają piramidę na przykład żywienia na pamięć i wiedzą, dlaczego warzywa i owoce są na dole piramidy, to niekoniecznie umieją to później odnieść w praktyce. Czyli pytając się w klasie, na przykład dzisiaj była taka sytuacja, że zapytałam się uczniów, czy lubią owoce. I wszyscy podnieśli ręce, że tak, wszyscy lubią owoce, tak? A kiedy się spytałam, kto z nich ma owoc dzisiaj w szkole, okazało się, że tylko trójka ma owoc. I to jest właśnie ten błąd, który mamy często i który widzę też w szkołach, że bardzo dużo uczymy dzieci teorii, ale bardzo mało praktyki. Czyli uczymy ich właśnie, czego powinni jeść, w jakich ilościach, ile razy dziennie i oni to wszystko umieją. No, recytują z pamięci. Ale okazuje się, że w praktyce wygląda to dużo gorzej i że często dzieci mówią, że przychodzą do szkoły bez śniadania, że nie mają butelki wody, że nie mają zapakowanego drugiego śniadania. Część z nich je obiad w szkole, ale też ten obiad raz im smakuje, a raz nie. Więc fajnie byłoby, żeby uczyć dzieci, zarówno te mniejsze, jak i te większe, że potrafią sobie przygotowywać same jedzenie i że same mogą też o siebie zadbać. Że jak wychodzą z domu do szkoły, to żeby spojrzały, co jest wokół i że zazwyczaj w tym domu jest owoc. Jest jabłko, albo śliwka, albo gruszka, którą można ze sobą zabrać do szkoły. Tylko trzeba pomyśleć o tym chwileczkę przed wyjściem do szkoły, żeby ten owoc zapakować. Bo na przykład okazuje się, że słodycze mają prawie wszystkie dzieci w klasie zapakowane, tak? Czyli że albo rodzice, albo oni sami pamiętają o tym, żeby zabrać ze sobą to, czego niekoniecznie powinni, co niekoniecznie powinni jeść w szkole, a zapominają o tych podstawach, o których wszyscy wiedzą. To, co widzą dzieci w domu, to odzwierciedleniem jest tego to, co ja widzę, jak spotykam się z nimi w szkole. Czyli jeżeli dzieci nie mają w domu dobrego przykładu, czyli ich rodzice sami nie jedzą śniadania i szybko wypijają kawę i w pośpiechu wsiadają do samochodu i na stacji benzynowej kupują batona czy drożdżówkę, no to tak samo będzie postępować dziecko. A są takie dzieci, które znają owoce, znają warzywa i umieją, samo to, że umieją nazwać owoc lub warzywo, wpływa na to, że ja wiem, że ono kiedykolwiek z tym owocem lub warzywem miało styczność. Czyli jest też duża szansa, że ten owoc i warzywo kiedykolwiek jadło. Więc jest też szansa, że po prostu będzie jadło owoce i warzywa. Więc zdecydowanie największą rolę, i też to zawsze powtarzam, w tym jak odżywiają się dzieci, mają rodzice.